we're brothers first. Cause we're been through a lot, but it ain't over. We gon' keep it. You'll always be with me. Change the game without even knowing. And you'll always be my brother. How can we not talk about family when family's all that we got? Witam, dzień dobry, samego rana. Zaspałem trochę, miałem na 8 być w Białej Podlaskiej przenieść tynkarzy na drugą budowę, a jest 8, jeszcze nie wyjechałem. Ale rozpoczniemy dzień. Wpadło, wlało wczoraj wody. Tutaj trochę, nie wiem ile, a mam, zaraz zmierzymy. Tam mam gdzieś miarkę. Gryka była otwarta, ale tutaj nie dokapało. Nic się nie wydarzyło złego. Tamta jest przykryta. Dzisiaj będą podejmowane wszelakie decyzje co do sprzedaży. A jak nie dzisiaj, to jutro maksymalnie, bo jutro ma przyjechać z Janowa koleś, który skupuje grykę. I ma się określić, czy chce ją zabrać, i on płaci od ręki i lepsze pieniądze. Także myślę, że do jutra się wstrzymam, a dzisiaj będę miał z Łodzi odpowiedź znowu. Oni by odebrali swoim transportem też stąd. Deszcz był wczoraj i wpadło raptem 3 litry. I to kurczę niecałe. Ale dobre to, bo wczoraj zakończyłem siewy. Całkowicie zakończyłem siewy o godzinie chyba 19.30. Zostało zasiane ostatnie pole. I tym sposobem mamy zasiane dokładnie to wam chyba nie powiem właśnie, czekaj, może powiem, 9 hektarów pszenicy, 24 hektary pszenżyta, 11 hektarów rzepaku, 2 hektary owsa. I zostało mi na wiosnę zasiać grykę na łąkach takich. Tam było 2 lata ugorowane, mocno poprzerastane. Muszę to poprzygotowywać, wywalić pesz chemicznie i badyle. Zaorać tym razem. I wtedy będę chciał zasiać tam grykę gęściej. Po moich doświadczeniach widzę, że tam gdzie była gęściej, ładniej sobie poradziła. Także ten hektar tam, nie, to będzie z 1,5 hektara takiego pola, przygotuję sobie ładnie pod gryczkę na maj i to będzie moja cała struktura zasiewów. Lecę przenieść tynkarzy, pozałatwiam to co muszę, a później jeszcze muszę na wieczór jechać rozliczyć budowę, czyli 2 kursy do Białej mnie dzisiaj czekają, ale damy radę. Zaczynamy dzień. No ja już jestem z powrotem, jak widać popaduje cały dzień deszcz, gryka leży wysypana. Dzisiaj będę miał jakieś cząstkowe informacje z jednego skupu, jutro będę miał informacje, bo będzie delegacja z drugiego skupu, oceni grykę, czy kupi, czy nie kupi. Teraz przyszedł kurier i dostarczył nam takie oto zaworki do butli, bo nasze nie trzymają. Jest podkładeczka, jest wszystko, gwarancja, drugi, uszczelki pod kryzę. A to gratisa dostaliśmy. To dostaliśmy gratisa. I jakby ktoś potrzebował części, to tutaj jest wizytóweczka. Do wana i do innych wprężarek również. I za chwilę będziemy robić testa. Tu jak widać już jest przewód założony gruby. Tu jak widać jest wszystko połączone. Ale jest jedna rzecz. Nie, w sumie może być.
No pistolet jest nowy założony, z większym przepływem powietrza, tylko on nie ma zaworu. Tu powinien być jeszcze zawór nożny, ale ja sobie będę robił chyba tu po prostu. Zamykał i odcinał dopływ i będę w ten sposób pieskował. No trzeba byłoby ewentualnie zawór kulowy założyć tutaj, w tym miejscu. Między tym wężem a tym, no to mógłbym sobie operować od środka kabiny. Jak zwykle, na całe życie było źle, to teraz będzie dobrze. Idziemy do Kuby zobaczyć, co on tam rozkręca. A Kuba dzisiaj, bo to Audi przyjechało na naprawę pompki sprzęgłowej. Rozpruł tutaj trochę. Dostaliśmy się do środka. No i jest pompka zamówiona. Dzisiaj przyjedzie o 15. Wymienimy. I samochód do oddania. Pierwszy klient. Trzeba będzie przyciąć trochę kasiurki. 800 zł powiem za naprawę, a co, a jak? Prestiżowym, kurwa, warsztacie. Przyszły zaworki i dał w gratisie jeszcze takie tulejki. One mi się zdają, to są podkładki pod tutaj, pod TT. Pod cylindry? Tak, bo one takie są, tutaj są pozakładane chyba, czy nie. Takie stożki. A, i tłumaczył mi ten pan, że najpierw tu trzeba pozałapywać tylko nakrętki, no. Dokręcić tutaj mocno i dopiero tutaj dociągać, nie? To tak w sumie to by było zrobione. Tak? No bo tutaj było zakręcone, że się dało później jeszcze dobite do końca, a później się bawiłem po dobrze. A. Wyrównało ciąg. No nic, zobaczymy, jak teraz będzie działać. A jeszcze stwierdziłem jedną rzecz, że o ten włącznik. Czekaj, bo Kuba, od prądu odłączyłeś, bo ja nacisnę i co będzie? Nie, ja jej nie odłączyłem. Ja wyłączę bezpieczniki. O, ten włącznik to jest ten główny taki sterujący, mogę nim wyłączać i włączać sprężarkę, jest na dwóch przewodach i te przewody trzeba puścić, kurwa, wiatą i na słupie zamontować ten włącznik do sprężarki w warsztacie i będziemy włączać i wyłączać w warsztacie, tutaj już nie trzeba będzie zachodzić wcale. W sumie tak, jest to tylko bezpieczniki, ale będziesz potrzebował, tak? No, to jest przewód półtorej, dwa razy półtorej. Trzeba puścić tam, nie wiem, 20 metrów kupić, przełącznik tam i sterujemy sobie z warsztatu, włączamy, wyłączamy. Nie będziesz musiał łapać, tak? Ma się głowę, kurwa, nie tylko po to, żeby czapkę nosić. I już dwa zaworki są wymienione. Powinno być teraz wszystko G, a stare, zmęczone życiem, na to wygląda. Uszczelki mamy nowe, zakładamy, skręcamy, próbujemy. Próbujemy! Zaworka syczy. Już się chciał otwierać. Ale tutaj wszystko trzyma, Kuba, kurwa. Czyli teraz jest dobrze. Idziemy spróbować. To syczy, ale to... Już ten ciśnieniowy odbija, kurwa. O. A jego też można wyregulować chyba, nie? Tą śrubką. Się luzuje i jego się jakoś reguluje. Dobra, idziemy tam.
co piaskujemy. No to, to jest, powiem ci, dosyć, kurwa, mocno skorodowane. Nawet bardzo mocno. Zobaczymy. Może nie. O kurde, o kurde, o kurde, jest. No. Ale czuję, jak mi rękę odrzucasz. Nie, weź zamknij. Podłącz odkurzacz, bo jest, kurwa, biało się zrobiło. Trzeba go zamknąć, bo jest otworzony. To jest bardzo gruba warstwa korozji, to jest z ziemi wykopane. Chuj ile tam leżało, zżarte. To w ogóle to młotek był jakiś. Kowalski albo coś. Wyłącz zawór. A, nawet się otworzyć nie dało, tak odkurzacz zasysa. Fuh. Zobacz, jaki on ma, kurwa, wżery. Ale wywaliło go dobrze. No, on ma normalnie po pół centymetra ta odchodzi, nie? Weźmiemy coś mniej ambitnego może. Jak? Przepierz. No weźmy klucz. Nikt sobie z tym nie robi. Ja czuję, jak mi rękę odrzuca już, nie od tego. Załączyła się ta.
No, odłącz. Szybko to jest niesprawne. Już więcej chyba nic nie trzeba poprawiać. Może ten zaworek dobrze byłby, jakby był w kabinie, albo trzeba taki nożny kupić, że nogą naciskam i leci. Nogą naciskam drugi raz i zatrzymuje, nie? Wygodnie by było. Dobra, na dziś to tyle. Żegnamy się, do następnego. Hej!